Demon o postaci małej dziewczynki, który niósł za sobą śmierć. To jest Proszek Slawik, a dziś porozmawiamy o Cichej. Słowiańska mitologia posiada wiele ciekawych demonów. Jednak nie każdy z nich był miły i pomocny. Zdarzały się również demony neutralne, bądź złe i agresywne. Do tego ostatniego sortu możemy przypisać na przykład licho, które symbolizowało nieszczęście, bądź biedę, która pozbawiała ofiar wszelkiego majątku. Demony te miały na celu uprzykrzyć ludzkie życie. Jednakże zdarzały się również takie, które potrafiły je odebrać. I na tym się dziś skupimy. Cicha opisywana była jako mała dziewczynka. Cera jej miała śniady kolor, a włosy wyglądały jak krucze skrzydło, które przyozdabiała korona z maków. Za to na twarzy widniały ogromne oczy, w których można było zauważyć znużenie i smutek. Odziana była w białe sukno, a w ręku dzierżyła długi, stalowy pałąk. Gdziekolwiek się pojawiała, wszystko cichło. Rośliny usychały, a zwierzęta uciekały w popłochu bądź umierały. Pojawiała się niepostrzeżenie. Jej kroki nie wydawały żadnego dźwięku. Zabijała każdego, kto stanie jej na drodze. Lecz najbardziej liczyły się dla niej dzieci. Bez trudu odnajdywała miejsce bawiącej się dziatwy. Z racji na swój młody wygląd nie wzbudzała zbytnio ich zainteresowania. Podczas zabawy dotykała je wcześniej wspomnianym pałąkiem, a one natychmiastowo umierały. Miejsce swojej zbrodni opuszczała w tak cichy i niepostrzeżony sposób, jak się w nim znajdowała. Prawdopodobnie zauważyliście podobieństwo Cichej do innego złego demona, jakim była Morowa Dziewica. Bardzo trafna obserwacja, gdyż obie postaci wywodzą się z okresu Czarnej Śmierci bądź innego Wielkiego Pomoru. Niektórzy mogą pokusić się o to i stwierdzić, że były one spokrewnione. Wierzenie w Cichą powstało prawdopodobnie z nagłych i niewyjaśnionych śmierci dzieci w tym okresie. Rodzice, zrozpaczeni utratą swych pociech, za zaistniałą sytuację obwiniali nikogo innego jak demonicę. Z mojej strony to na tyle. To jest materiał o Cichej. Sława.